Koniec listopada i początek grudnia to jest idealny czas, żeby zrobić podsumowanie minionego sezonu. Tutaj w COSie w Zakopanem jesteśmy razem z Aleksandrą Melzacką i Sandrą Jankowiak, które mają ze sobą świetny sezon. Dziewczyny, no właśnie, czas refleksji. Mija równo rok, odkąd zaczęłyście żeglować razem. I patrząc w przeszłość, jaką ocenę sobie byście wystawiły za to, co do tej pory razem osiągnęłyście? No szóstkę oczywiście. Właśnie, zależy jaka jest skala. A tak na serio to myślę, że, to znaczy wiem, że jesteśmy bardzo zadowolone z tego, co osiągnęłyśmy w tym sezonie, no bo takie są fakty, że włożyłyśmy dużo pracy w tym sezonie, żeby się zgrać i, no i po prostu wyszlifować jak najlepiej nasze umiejętności. Wiadomo, jest jeszcze bardzo dużo do nauki, ale ja jestem bardzo zadowolona. Sandra, jaką ty ocenę byś wystawiła sobie i swojej sterniczce? Może też, jeżeli chodzi o jakieś takie inne aspekty, nie tylko wynikowe. No ja też jestem bardzo zadowolona z naszej współpracy. No, nie mam nic do zarzucenia, więc też sobie daję szóstkę. I Oli też daje szóstkę. Gratulacje. No cały czas się docieramy. Pierwszy sezon dopiero za nami. Kolejne dalej przed nami. Jestem bardzo dobrze nastawiona i będziemy pracować, ile mamy siły. Jeszcze szóstka dla Zdzicha oczywiście. Tak, nie ma z nami trenera, ale niedługo do nas dołączy. Też super robotę odwalił w tym sezonie, więc dzięki wielkie. Ola, ty za sobą już masz jeden start w Igrzyskach Olimpijskich, ale chciałabym się ciebie zapytać, jak żeglowanie z Sandrą wpłynęło na twoje żeglowanie, w sensie na twoje podejście do sportu, podejście do żeglowania i w ogóle taki cały ogół tego wszystkiego? No powiem ci szczerze, że myślę, że moje takie podejście ogólnie do sportu i do żeglarstwa się trochę zmieniło. Nie wiem, czy sama mogę siebie oceniać, ale wydaje mi się, że trochę dojrzałam pod różnymi względami i staram sobie i nam jako całemu teamowi jakieś takie cele sobie stawiać, które są i motywujące, i osiągalne. I myślę, że też dużą teraz uwagę poświęcam na regeneracji, na pewno więcej niż kiedyś. No i tutaj też właśnie ukłon w stronę mojego teamu, który mnie wspiera i no, nie czuję żadnej presji z ich strony. Wszystko jest, na wszystko jest czas i na pracę, i na odpoczynek. Ale tak poza tym chyba niewiele się zmieniło. Jestem bardzo zmotywowana, tak samo jak byłam. Więc chyba po staremu, jeśli chodzi o waleczność. Mówisz tutaj o dojrzałości, ale wiemy, że lubisz opowiadać żarty, więc teraz cię zaskoczę. Poprosimy jeden taki, żebyśmy mogli się pośmiać. O Boże, to mnie bardzo zaskoczyłaś. No dobrze, to może jakiś krótki czy jakiś długi? Krótki, dobrze. No to... Może tak, blondynka dzwoni, znaczy przychodzi do szpitala ze spalonymi uszami, no i lekarz się pyta, Boże, jak to się stało? A ona mówi, no jak prasowałam ubrania, zadzwonił telefon i odruchowo przyłożyłam żelazko do ucha. To czemu ma pani spalone drugie ucho? No bo chciałam zadzwonić na pogotowie. No Ola, uważaj, bo tutaj siedzisz wśród dwóch blondynek, więc nie wiem, czy powinniśmy się śmiać. No ale dobrze, przejdźmy trochę do poważniejszych spraw. Sandra, jak to mówią, to trzech razy sztuka i ty trzy razy powróciłaś na pokład łódki bolidu Fortniner FX. Powiedz, dlaczego się zdecydowałaś na ten powrót? Dwa razy na Fortninera wskoczyłam. Ale nie ukrywam, że tego żeglarstwa mi brakowało, więc ciężko się od niego uleczyć i nawet podejmując pracę w zawodzie, będąc z niej zadowolonym, jednak dalej mnie ciągnęło do tego żeglarstwa, więc bardzo się cieszyłam na tą możliwość powrotu. No nie żałuję decyzji, to jest też bardzo ważne. Wydaje mi się, że super się dogadujemy, więc atmosfera jest bardzo dobra.
no trzy razy to podejście, no to może dużo, niespotykane raczej w żeglarstwie w naszym towarzystwie, ale ogólnie myślę, że z każdym razem coraz lepiej. No, to jest najważniejsze. No, zdecydowanie z każdym razem coraz lepiej. Dziewczyny, jesteście liderkami w klasie Fortniner FX tutaj w Polsce. Jakie rady dałybyście młodym zawodniczkom, które no, są dopiero na początku tej swojej drogi i borykają się z różnymi problemami, z różnymi decyzjami, do końca nie wiedzą, jak to wszystko ugryźć? Co byście też powiedziały właśnie sobie, jakbyście miały możliwość 10 lat temu na taką rozmowę? To są bardzo ciężkie pytania, bo ciężko coś powiedzieć w kilku słowach, bo to doświadczenie się bardzo długo zbiera i tak uważam, że jeszcze bardzo dużo różnych doświadczeń przede mną i przed nami. Aczkolwiek myślę, że może to trochę to jest banalne, ale myślę, że bardzo ważne jest to, żeby się no, nie poddawać i że jak się w coś wierzy i chce się naprawdę to osiągnąć, no to drążyć, szukać różnych ścieżek i przede wszystkim osób, które mogą wam pomóc w tym, rozmawiać z tymi ludźmi i drążyć temat po prostu do skutku i wtedy się to uda na pewno. Sandra, z twojej perspektywy? No według mnie to trzeba się pogodzić z tym, że to jest proces i nie wszystko jest osiągalne od tak. Więc założenie sobie takich mniejszych celów i skupienie się na nich, wiadomo, doprowadzą do osiągnięcia tego większego celu. Więc tak z tą taką chłodną głową czasami podejść do niektórych rzeczy. No i wydaje mi się, że spokój taki duszy dużo da. Wy zdecydowanie utrzymujecie idealnie tą równowagę żarty, ale jednak wewnętrzny spokój, ciężka praca. Dziewczyny, zbliża się bardzo, bardzo ważny sezon, który no, dużo wyjaśni. Jakie stawiacie sobie cele największe na nadchodzący czas i, no, i ten przyszły sezon? No to naszym celem, myślę, że to nie będzie zaskoczenie, no to jest głównie kwalifikacja do tych igrzysk w Paryżu. No te regaty to będą Mistrzostwa Świata w Hadze holenderskiej. Tam jest dużo prądów, różne wiatry, różne warunki. Ciekawa fala, także będzie się działo. Myślę, że jesteśmy gotowe, to znaczy bardziej zafascynowane tym, że tam będziemy mogły się pokazać. Gotowe jeszcze może do końca nie jesteśmy, ale przed nami, tak jak Sandra powiedziała, okres pracy i no i co, skupiamy się na małych celach, żeby ten większy cel osiągnąć, a to jest właśnie ten większy cel. No właśnie, mówisz o małych celach, ja jeszcze chciałabym tutaj poruszyć wątek takich gdzieś tam swoich szczytów indywidualnych. Czy możecie nam zdradzić, nad jakimi aspektami pracujecie najbardziej indywidualnie? To moim celem. No nie będziemy ukrywać, mamy problem aktualnie z wagą, no i musimy po prostu trochę przybrać. To jest nasz główny cel. Siły też nam brakuje, co nie oznacza, że jesteśmy słabe. Jesteśmy silne, ale my chcemy być jeszcze silniejsze. Mamy świetny plan na zimę, świetnych sparring partnerów, olbrzymią motywację, więc myślę, że to wszystko się uda, tak? Oby nie było żadnych kontuzji, oby nie było żadnych potyczek po drodze i no, plan idealny. Plan idealny, to już na koniec zadam pytanie, gdzie następnie wyjeżdżacie, z kim będziecie trenować i w jakich warunkach? No teraz nasz plan to pojechanie do Vilamoury, do Portugalii, 4 grudnia wylatujemy i będziemy tam prawie do samych świąt, do 19 grudnia. Tam już jesteśmy ustawione z pewną załogą, ale na razie nie zdradzę. Także śledźcie nasz profil, a na pewno się dowiecie niedługo. A warunki zróżnicowane, jak to w Vilamoure. Może być duża fala, swell tak zwany, oceaniczny. No i wiatr od bardzo słabego do bardzo silnego, także myślę, że wszystko tam potrenujemy. A już myślałam, że uda się uchylić ten rąbek tajemnicy i dam radę wyciągnąć tą informację, ale zatem dobrze, będziemy cierpliwie czekać. Aleksandra Melzacka, Sandra Jankowiak, 49er FX. Serdecznie pozdrawiamy z Zakopanego.